Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Mirku, teraz porozmawiajmy o odśnieżaniu, żebyś Państwu wytłumaczył, o odśnieżaniu, ten płyn nieszczęsny do spryskiwaczy, bo tu mówimy znowu o karach, tu nie mówimy o przywileju nieodśnieżania. Jasne, jasne, o odśnieżaniu samochodu, nie dróg w Suwałkach, nie dróg w Suwałkach, chociaż o Suwałki się też czepniemy, ale o odśnieżaniu samochodu i o tym fałszywym, prawda, donosie portalu pewnego, że będziemy musieli płyn do spryskiwaczy wozić w samochodzie. Nie, nie ma takiego obowiązku, proszę Państwa, nie ma. Jest obowiązek, żebyście jak wstaniecie sobie rano, czy też wieczorem, macie oczyścić szyby pojazdu 180 stopni, oskrobać, śnieg ma być, mają być czyste. 180 stopni, czyli tak, lewa cała szyba plus lusterko boczna, czołowa szyba wasza też, i prawa wasza szyba jakby od strony pasażera plus jego lusterko. To ma być oczyszczone, jeśli tego nie zrobicie. A patrol drogowy was zatrzyma, prawda, policyjny, to zapłacicie 500 zł. 500 zł i to jest słuszne, bo kierowca zanim ruszy musi widzieć. Ja tam na Facebooku właśnie widziałem takie przypadki nakręcone, gdzie ktoś takie okienko wyskrobał tam czy coś, zawalany cały samochód śniegiem i tak dalej. Tego być nie powinno. I tutaj wyraźnie. Nie musicie wozić płynu do spryskiwacza w bagażniku. Powinniście mieć go w zbiorniku. Spryskiwacz powinien działać. A jeśli szyba będzie brudna, policjant może to skontrolować. Jeśli ten spryskiwacz nie działa, a szybę będziecie mieli brudne, to za brudną szybę będzie można was wtedy ukarać. Ale to jest tam, jak to się mówi, w tym przypadku to wiele powinno być bardziej pouczeń, jak może... Jeszcze mi przyszło do głowy, a tablice rejestracyjne, bo to te słyszałem. No, tablice rejestracyjne to z obowiązku jest, przepis mówi, że one muszą być widoczne. To stary kodeks drogowy mówi. Śnieg, zamieć i chlapota. Mówimy tutaj, jak ruszasz. Jak ruszasz, bo to jest tak jak ze spaloną żarówką, bo to byłby nonsens, że nie każą ciebie za spaloną żarówkę światła, bo ona się mogła przepalić przed chwilą, nie? Prawda? I no, ale jest chyba przepis, może się mylę, mówiący, że powinieneś tą sterkę usunąć niezwłocznie. No nie, no to tutaj oczywiście niezwłocznie, to znaczy jedziesz do, na przykład wymieniać, ale jest druga w nocy, to przepraszam, no do najbliższej stacji musisz dojechać, żeby to usunąć. No ja życzę powodzenia, bo... Tak, no wyjmiesz reflektor na przykład, prawda, kupisz żarówkę. 45 minut, półtora godziny. No to minimum, minimum, w niektórych typach pojazdów. Życzę powodzenia, a mam jeszcze pytanie odnośnie tej tablicy, czyli ja rozumiem, że jeśli ruszysz pojazdem i w obrębie wzroku... nie zostanie zatrzymany z tą ośnieżoną rejestracją, to później może być ośnieżona? Tak, no bo niestety nie będzie zatrzymywał się, prawda, co 3 km i odśnieżał tej tablicy, wiesz, to wycieczki, wycieraczki... Co mam? Jesteś pewien? Tak, jestem pewien. Jestem pewien, bo to policja musi udowodnić, na przykład, jeżeli cię zatrzymuje, musi udowodnić, że ruszyłeś z nimi. Musi tak, udowodnić. Tak. Tak, według mnie, nie? To jest moje wewnętrzne przekonanie. Odśnieżanie i uruchomiony pojazd. No, to tutaj kodeks drogowy wyraźnie mówi, jak długo możesz mieć włączony motor. No, minutę do dwóch minut, nie? Bo tam w zależności jak na znaku jest, ale ogólnie chyba nie więcej jak dwie minuty możesz stać z włączonym silnikiem. I ci wszyscy, którzy, jak to się mówi, w lato, air condition, prawda, i czeka, aż dziecko, żona mu z przedszkola przyprowadzi i stoi tam 15 minut, no to powinien być karany. Ale... No, a teraz praktyka najważniejsza. Korek.
Słucham? Korek na drodze. No co korek? No korek, co wtedy? Stoisz, ale jedziesz. A to nie ruszyłeś jeszcze, jeszcze nie jedziesz, a próbujesz, że tak powiem, ten motor uruchomiłeś i nagrzać szyby. No to policjant sobie się zaczaił, no tak. Gdzieś tam czeka i mówi, o, zegarek. O, ale proszę już... pana, więcej jak 2 minuty. Ciach, drodzy państwo, mandacik. Złapaliśmy Mirka. No, no bo tym tokiem rozumowania, to wsiadam do auta, zapinam pas, włączam nawiewy i sobie czekam, aż się rozmrożę. Musisz ruszyć. Musisz ruszyć. No to ruszycie państwo, centymetr do przodu. Ale to musisz korek mieć, żeby tam się ustawić. I żeby... No tak, no jak mówisz, w korku stoisz. No, ja, no dobra, nie kombinuj, bo ty tak kombinujesz jak młody, a jak to się mówi, prawda, stajesz przed sądem i się wytłumaczysz, a sąd mówi tak, no, dobra, proszę iść zapłacić, to pana zwolnimy, nie? I mówi, bo wysoki sąd uważa tak. To znaczy, przy wysoki sąd z doświadczenia, to przeważnie, kiedy chodzi o grupy ścigania, to zawsze jest z nimi. Nie, no bo tak naprawdę ten sąd to takie, wiesz, proste postępowanie, bo to takie dawne kolegium, nie? A te kolegium to też raz, zwykle czas, kiedyś bywa. Też, no, za naszych tych czasów, za komuny, to nie było sądu, tylko było kolegium, ale tak naprawdę to takie kolegium jest, tylko że już tam występuje sędzia, a nie czynnik społeczny jak w kolegium. Odnośnie taką ciekawostkę kolegium, to kiedyś siedziałem na schodach właśnie z kolegium tutaj na Przytorowej z kolegą, on szedł na klasztor, no ja na ulicę Kamena, no i właśnie taki patrol podjechał, żeśmy dostali niezły w No potem zapytano nas, po co my tu siedzimy, profilaktyka, to ja tak się odbył kolegium, nie? Więc pamiętam też i takie czasy i też... Nie trzeba było mówić, że my tu stoimy i się nikogo nie boimy, prawda? Broń Boże, siedzieliśmy. Teraz są kary już i duże za przekroczenie terminu badań technicznych. I już to za to będziecie płacić, nie? W zależności ile dni przekroczycie. I po to ustawodawca wprowadził, że miesiąc wcześniej będziecie mogli zrobić te badanie techniczne, ale ze skutkiem dopiero ważności jeszcze od daty kończenia się badania ten rok będziecie mieli. Także tutaj te trochę idzie się na korzyść, żeby w stresie nie robili tych badań i zdążyli nie, naprawić. Mirku, to chyba wszystkiego państwu nie powiedziałeś, bo z tej okazji skorzystał ubezpieczyciel. No więc jeśli państwo chociaż jeden dzień nie będą mieli ubezpieczonego auta i spowodują cokolwiek, to by nie znaczyło jakiekolwiek uszczerbku na innym pojeździe, to raz, że nie dostaną państwo, zostaną państwo obciążeni tymi kosztami naprawy auta poszkodowanego, tudzież też nie dostaną państwo z polisy i tu nie masz racji, bo ten przepis się nie zmienił nadal. Oni to chcieli rzeczywiście zrobić, ale jest po staremu, czyli musi ubezpieczyciel udowodnić, że brak tego stanu technicznego miał wpływ na ten wypadek i wtedy odmówić. Oczywiście sprawa będzie 3 lata się ciągnęła, no bo to będziesz musiał przez sąd, nie? Ale rzeczywiście tak straszą w tej chwili, że to tak, tak będzie. Tak zawsze było. Nie masz badania technicznego, owszem, tam prawda i tak dalej, ale nie mogą ci odmówić odszkodowania bez udowodnienia, że miało to wpływ, że hamulce nie działały, że światła nie działały, czy coś muszą, to musi być udowodnione. Ale zostawmy to. Teraz o suwałkę. Nie, ten nasz poprzedni odcinek właśnie oglądałem, tam żeśmy kręcili przy zespole tym szkół technicznych i szkole numer 6 i ekonomiaku, nie, tam te przejścia drogowe i to sytuacje, że rzeczywiście powiedzmy, no zapycha się ta Syneńska, jeżeli tam przed godziną 8, a kiedy dzieci też są odbierane, to tam się przepycha, no bo co spowodował przepis o pierwszeństwie pieszego na przejściu? No w przypadku takich ciągów komunikacyjnych, gdzie te przejście jest, gdzie uczeń idzie za uczniem, to powoduje to, że samochód czeka czasem kilka minut. Bo oni ciągle po tym przejściu jeden za drugim mężykiem chodzą. Wygląda jak protest. No przez te 15 minut tam jest ciągły ruch. Zresztą, żeśmy mówili, raz pojechałem przed 8, to szok przeżyłem, bo nie dość, że nie można było z utraty w Syneńsko skręcić, bo kolejka stała niż ten pas jest długości. To potem właśnie jak wjechałem w Syneńsko, to stałem też w korku prawie zaraz od skrzyżowania, bo tam ciągle mi się, co jest przyczyną tego, a tam dalej, to samochody wjeżdżają, przywożą, to ci uczniowie chodzą. Ale mówię, to ten przepis właśnie spowodował to, że miasta muszą wydawać ciężkie pieniądze i zacząć
Albo mają dwa wyjścia. Albo montować światła na takich przejściach, które będą uruchamiane przez tych pieszych z ograniczoną tam powiedzmy sekwencją przejścia na jedne przejście i później z tego dla samochodu by paliło się ciągle zielone i oni by sobie tam musieli przełączać. No albo robić kładki. No robić kładki takie, żeby górą przechodzili. Już kończymy tą wewnętrzną, zewnętrzną obwodnicę miasta i tak dalej. Ale gdzie siedzimy w Czarnej? Właśnie na tym odcinku, na prawda, ulicy tej Wylotowej, nie? Gdzie jeszcze? Nie, nie, Rondo Dzwoń to swoja droga, ale na ulicy Wylotowej jest Armii Krajowej i nadal nie możemy do Sejneńskiej, prawda, wylotu na Sejny przejechać, no bo został nam ostatni odcinek do realizacji właśnie Wylotowa i pod torami, teraz tunel jest ustalony. I nie wiadomo, czy nie należało negocjować szybciej ten odcinek, prawda, bo negocjacje z PKP ciągle długo trwają. Jeśli chodzi o tunel w Sławku, pierwszy zjechał z deszczem. Pierwszy. Lepiej poczekajmy, niech to spowodnie swoim tokiem pójdzie, żeby nie zjechał. Już ja teraz to żadnym krokiem nie, bo to już zostało postanowione, już tam chyba i fundusze będą, i że to w końcu pójdzie i tak dalej. No a jak to pójdzie, no to będziemy mieli, trochę odciążymy te ulice, jak utrata i tak dalej, no bo wiadomo, będzie można zjeżdżać z tamtego kierunku, ale kicha jest, nie? Jakby ktoś tego nie przewidział, nie? Że może najpierw trzeba było tego, to Armii Krajowej zbudować szybciej i tą Wylotową, to jednak cały kierunek od Gradzińcy, od Badziska, ci wszyscy ludzie, którzy chcą na sobie, to by zjeżdżali i wewnątrz by już był mniejszy ruch na utracie, na Noniewicza i tak dalej. Ale do tego ronda blacharzy, nie? Jechałem z miasta, prawda, na Budzisko, nie? I tu, i jakbym zapomniał o tym rondzie. I myślę, no tak, a co by mi przypominało, że jednak to będzie rondo jednego? Jakby mi coś podrzuciło samochód, to by przypominało. I tylko trzeba zamontować za nieduże pieniądze leżących policjantów, tak zwane przypominajki, bym powiedział. To tak się w slangu nazywa, czyli progi zwalniające, nie? Drobnych przykładów za nieduże pieniądze jest naprawdę bardzo dużo tej organizacji ruchu. I ja mówię, ruch trzeba zaplanować lat 10 do przodu, nie? I realizować to, bo ktoś musi być specjalista, musi być w wydziale właśnie oddzielna komórka i to robić. To nie mów, mamy naprawdę. A tego ja nie wiem, bo jako emeryt to nie bywam właśnie w tych wydziałach. Że jeszcze specjalistów w Mirosławie mamy. No, ale nie skutkuje to takimi rozwiązaniami. Mówiliśmy o tych śmieciach, mówiliśmy o odpadach, prawda, tych samochodów, o tych zderzakach i tak dalej. Czy miałeś jakiś głos, żeby na przykład wyjeżdżamy na Sejny i tam jest, prawda, zakład ten drogowy i zieleni miejskiej, oni mają tam kupę terenu. I taki właśnie mogliby siateczki właśnie na samym rogu tego ogrodzenia wygrodzić ten do wrzucania taki kosz. Właśnie, jeśli mogę, i nie przerywaj mi choć przez chwilę, ja myślę, że cała energia, z całym szacunkiem dla wszystkiego, no ona idzie na upamiętnienie wszystkich różnych historycznych tych tragedii, jakie Polskę spotkały, i ja zauważyłem, że najbardziej aktywne wszystkie czynniki są w obrębie składania kwiatów, odnoszenia kwiatów i przynoszenia kwiatów, i mniej więcej żyjemy tą historią, no to też jest dobre, tak? Ja to nazywam martyrologia. No i teraz mi tak się przypomniało, przepraszam, bo ciągle tutaj pan Maciek już krzyczy, że za długo. No ale powiem wam z własnego podwórka. Tak się składa, że tam gdzieś w obrębie, gdzie mieszkam, nie będę mówił gdzie, bo to nie o to chodzi, że kogoś dokuczać, była zakończona inwestycja drogi, kawałeczek drogi pod górę. No i oczywiście tam zobaczyłem gdzieś na jakiejś... Jak otwierali tę drogę, zobaczyłem, widziałem, no jestem bezpośrednio przy tej drodze mieszkam, tak, więc nic nie wiedziałem, że ją otwierają. I droga miała niecałe 3 kilometry czy kilometr? Krótsza była, otworzyli tę drogę, były różne znamienitości tam z tej okolicy. Wójt był też? Nie rozmawiamy o tym. Nie widziałem żadnego mieszkańca, natomiast teraz trochę, no jestem świeżym mieszkańcem, to mam żal, bo ja nie mogę zjechać w dół. Bo nie dopilnowałeś, bo harujesz do 22, a jakbyś tam mieszkał i nie pracował, był emerytem, to byś powiedział, to mi zrobić zjazd, poleciał. Ale nie chodzi, zjazd jest, droga jest piękna, wszystko jest dobre. No tak, zjazdu nie ma. Nie, jest tak śliska, że na nogach strach. A ja, śliska. Śliska to wszędzie jest ślisko, bo to drogowy problem z solą. Wiesz skąd sól przywożą? Nie, ta w Kłodawie, tak, nawet.
Rozumiesz? Brakuje soli, nie? W każdym razie, no wszystko było, to jak z tym pacjentem. Operacja się udała, tylko pacjent jej nie przeżył. Że my tutaj tylko narzekamy na wszystkich, ale to mniej więcej, to są takie rzeczy i obrazy, które my widzimy, tak? A my przecież jesteśmy, ja chłopak z Wigierskiej, Mirek z jakiej tu ulicy? Z Utraty. A w ogóle to z Gałaja. Proste chłopaki, pewnie ktoś tam powie, że tam gdzieś się dopchał do kamery czy coś. Nie, to trzeba wtedy tylko się cieszyć, że któremuś z nas z Wigierskiej, bo to wy wszyscy jesteście tak. Mieszkańcy miasta, mniej więcej tak. Z takich okolic, że ktoś może z was, a może... Coś powiedzieć. A połowa mieszkańców z miasta, czy też, z okolicznych wsi. Też jest możliwość właśnie, żeby zreprezentować na mieszkańców. Jak budowali, to kto tam zamieszkiwał? Ludzie. Może nas jeszcze telewizja suwalska, nie wiem czy po tym nagraniu dopuści do głosu przed świętami, to na wszelki wypadek życzę, bo prawie Mikołaj już minął, nie? No to jest do fajnych prezentów. No ja, drodzy państwo. Kamerek do samochodu. Drodzy państwo. Kupujcie do samochodu. Ja się bardziej... Po 60 zł mam tak. Bardziej martwiłem się, czy Mirek jakieś covidowych powikłań nie dostanie, dlatego go nie zobaczymy. Ale Mirek zabrnął tutaj, tak. To wszystkiego dobrego życzymy. I benzyny kupić dużo. Dużo benzyny kupcie, bo wraca na benzynę i na diesla. I cukru.